Komisji Architektury w sprawie ustalenia WZ dla inwestycji przy ulicy Wrocławskiej. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie przy 14 głosach projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii WZ dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej. Kto z Państwa jest za wprowadzenie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie ustalenia WZ dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy, przepraszam, Wrocławskiej. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Grotwiera w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzenie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii do ustalenia WZ dla inwestycji budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Kocińskiej 15. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii do projektu miejscowego planu gospodarowania przestrzennego Małe Włonia. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały grupy radnych w sprawie rozbiórki obiektów gastronomicznych przy ulicy Bea. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jest wprowadzony do porządku. I taki projekt uchwały grupy radnych w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony w porządku. Czytam teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Dzielnicy 5 Krogorza. Punkt czwarty, sprawozdanie z prac zarządu projektu uchwał w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013, w sprawie wprowadzenia zakazu dokarmienia traktu na terenach gminy miejskiej Kraków. Punkt piąty, opiniowanie projektów uchwał komisji problemowych. Komisja Edukacji w sprawie zadań priorytetowych na 2013. W sprawie opinii ustawienia budżetu na inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Chopina w Krakowie. W sprawie opinii ustawienia budżetu na inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie. W sprawie opinii ustalenia budżetu na inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny przy ulicy Królewskiej 6 w Krakowie. Projekt uchwały w sprawie opinii do ustalenia WZ dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej. W sprawie opinii do ustalenia WZ dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Wrocławskiej w sprawie opinii ustalenia konceptu inwestycji budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wrocławskiej. W sprawie opinii o ustalenie konceptu inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wrocławskiej. W sprawie opinii do ustalenia konceptu inwestycji budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wrocławskiej. I w sprawie opinii ustalenia budowy inwestycji budowa budynku mieszkalnego dla rodzinnego przy ulicy Grodgera. W sprawie opinii o ustalenie budowy inwestycji rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Łacińskiej 15 w Krakowie. W sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małe Dłonia. W sprawie rozbiórki obiektów gastronomicznych przy ulicy Lea. I w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Punkt 6. Dyżury. Punkt 7. Oświadczenie komunikaty. Punkt 8. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do porządku? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu porządkowego. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt porządku, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 31 sesji Konferencji Rady Roboczej. Stwierdzam, że nie wpłynął żaden wniosek do protokołu. Zatem stwierdzam, że protokół z 31 sesji Rady Konferencji Rady Roboczej został przyjęty. Punkt czwarty. Sprawozdanie z prac zarządu projekty uchwał. Projekt